Powiem szczerze, że z reguły z takich walk wychodzę zwycięsko, no ale kiedyś musiał taki moment nastąpić. Nie, no gratuluję Tomkowi, naprawdę dzisiaj świetnie jechał, szybko. Chyba już dogaduję się z tym nowym sprzętem, bo też chwilę musiał mieć, żeby się rozjechać i wykorzystuję go tak jak trzeba, także ja robiłem co mogłem. No ale mamy czwarte miejsce, trudno. Cieszę się, że na mecie jesteśmy, bo to naprawdę arcytrudny rajd. Bardzo szybkie odcinki specjalne między w szpalerze drzew, także no trzeba się wtedy jakby wyłączyć. A ja tak powiem szczerze, myślami byłem trochę gdzie indziej niż powinienem być na tym rajdzie, także chwilowa taka może powiedzmy psychiczna mała niedyspozycja, ale to wróci do normy. Tak, żadnych absolutnie zastrzeżeń. Wszystkie odcinki poszły, rozegrane naprawdę sprawnie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie, kompaktowo było to poukładane. Może nie było dużo czasu na dojazdówkach, ale z kolei bardzo sprawnie, szybko to szło. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, też nie miałem żadnego problemu. Nic kompletnie takiego się nie zdarzyło. Także jak najbardziej rajd na plus. No i oby więcej takich imprez. Bardzo sympatyczna, miła atmosfera i o to chodzi. Z tego co wiem, to chyba syn pana Kisiela to organizował, także czuć tą młodą krew, czy to w przypadku Tomka Bartosia, czy kolegi Kisiela.